2,5 hektara będą zajmowały w sumie kolektory słoneczne, jakie montuje na dachach bloków mieszkalnych gmina Praszka. Zamontowanie tysięcy solarów to część gigantycznej inwestycji przestawienia całej Praszki na ekologiczne ogrzewanie. Zmiana systemu ogrzewania będzie kosztowała w sumie 17,5 miliona złotych. Modernizacja systemu ciepłowniczego w Praszce głównie polegała i polega na przejściu z ogrzewania węglowego na gazowe oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, czyli tu w naszym przypadku kolektorów słonecznych, do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców Praszki. Solary będą ogrzewały wodę dla 6,5 tysiąca mieszkańców miasta. Dla porównania warto dodać, że całe miasteczko liczy nieco ponad 8,5 tysięcy mieszkańców. Solary będą stały na wszystkich dużych osiedlach w Praszce. Całe osiedle plus inne budynki, które są w obrębie osiedli, czyli szkoły, przedszkola, inne budynki, no sklepy i tak dalej, będą korzystać z ciepła uzyskanego od solarów słonecznych. Instalacja solarna w mieście Praszka będzie liczyć sobie około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. No, jest to, wydaje mi się, największa instalacja na Opolszczyźnie. Ta, na której tu jesteśmy, liczy sobie 800 metrów kwadratowych, składa się z 400 kolektorów słonecznych, które podgrzewają wodę na osiedlu Kopernika w Praszce. Żeby solary sprawdziły się i były efektywne, trzeba teraz życzyć mieszkańcom Praszki dużo słonecznej pogody.